Kanał Niebajki prezentuje serię krótkich czytanek dla młodzieży. O życiu, pracy i relikwiach świętych patronów polskich. Zawsze żywi. Święta Jadwiga, księżna śląska. Grób. W klasztorze cysterek w Trzebnicy, dziś Niemcy. Obraz. Przedstawia świętą Jadwigę w książęcym stroju jako fundatorkę klasztoru. Święta Jadwiga była córką margrabiów na Morawie. W 12 roku życia wyszła za mąż za Henryka Brodatego, księcia polskiego. Wychowanie z domu wyniosła bardzo staranne. Umiała się modlić, chętnie słuchała mszy świętej, a już co do słuchania kazań, to wzorem mogła być dla wszystkich. Takie obcowanie z Panem Bogiem sprawiło, że serce jej pełne było miłości dla potrzebujących. To też buduje szpital dla chorych, dla starców przytuliska. Nie żałuje pieniędzy dla ubogich, chleba dla biednych. Pamięta jednak o ich duszy również. Słowa psalmu 9. Tobie zostawiony jest ubogi, sierocie ty będziesz pomocą, kierowały jej uczynkami. Zdarzyć się nieraz mogło, że sędziowie wydawali niesprawiedliwe wyroki, zwłaszcza na takich, którzy się bronić nie umieli. Otóż, by na to nie pozwolić, święta Jadwiga sama lub przez swoich nadwornych duchownych strzegła sprawiedliwości. Wstąpiła wreszcie do klasztoru cystersek w Trzebnicy, lecz ślubów zakonnych nie składała, by mieć tym swobodniejszą rękę dla wspomagania ubogich. Sama żyła w ubóstwie wielkim, nawet obuwia nie nosiła. Proste, zwyczajne pokarmy były jej pożywieniem, a szaty jak skromne. Panu Bogu starała się więcej podobać niż ludziom. Wielka pokora była znakiem świętości Jadwigi, którą też papież Klemens IV w roku 1260 w poczet świętych zaliczył. Legenda. W roku 1238 umarł mąż świętej Jadwigi, Henryk Brodaty. Gdy w klasztorze okazywano wiele smutku z tego powodu, rzekła: co Bóg ze stworzeniem swoim czyni i czynić chce, to z wdzięcznym sercem przyjąć powinniśmy. A gdy w 3 lata później syn jej Henryk Pobożny poległ w walce z Tatarami pod Legnicą, umiała stłumić boleść serca macierzyńskiego, a podniósłszy oczy do nieba, rzekła: dziękuję Ci, Panie, żeś mi dał takiego syna, który w obronie chrześcijaństwa życie swoje położył, walcząc z nieprzyjaciółmi krzyża. Duszę jego Tobie, Panie, polecam i nie wątpię, żeś już ją do siebie przygarnąć raczył. Gdy zaś sama w klasztorze chora leżała w swej celi, odwiedziła ją mniszka jedna, lecz bez pozwolenia przełożonej. Jadwiga łagodnie do niej przemówiła: czemuś tu bez pozwolenia przełożonej przyszła? Nic nie czyń bez pozwolenia starszych, bo wielką ma zapłatę posłuszeństwo u Pana Boga. Modlitwa. Boże, któryś błogosławionej Jadwidze dał łaskę wzgardzenia wielkościami tego świata, a całe życie postępowania pokorną drogą Twojego krzyża. Spraw, abyśmy za jej zasługami i przykładem nauczyli się wzgardzić znikomymi tej ziemi rozkoszami i ująwszy się Twego krzyża, wszelkie przeciwności zwyciężali. Przez Pana naszego Jezusa Chrystusa, który z Ojcem i z Duchem Świętym żyje i króluje w Trójce jedyny Bóg na wieki wieków. Amen.